Miło mi Was wszystkich powitać. Witamy Cię, Ania. Mamy nadzieję, że będziemy dla Ciebie błogosławieństwem i że... Na początku chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nasz brat Jacek odezwał się w końcu. Zastanawialiśmy się w środę o nim. Także jest wszystko w porządku. Dzwonili wczoraj z Kubą. Nie omieszkałem mu powiedzieć parę słów za jego zachowanie. Druga sprawa jest bardziej... jest przykra. Dzwonił do mnie, napisał do mnie przed nabożeństwem nasz brat Tomek, ten, który się niedawno nawrócił. Może przeczytam. Cześć bracie, mnie dzisiaj z chłopakami nie będzie na nabożeństwie. Na ostatniej rozprawie sąd uznał, że rozpad mojego małżeństwa jest winą obu stron. Kwestią sporną jest jeszcze ograniczenie moich praw rodzicielskich. Mam się z żoną dogadać. Warunkiem żony jest podpisanie przeze mnie zobowiązania, że dzieci będą wychowywane w kościele katolickim i że nie będę ich zabierał do zboru. Proszę o modlitwę za nas. Pozdrawiamy z chłopakami. Także jest wielka prośba o modlitwę w tej sprawie. No, chyba nawet nie chcę tego komentować, bo to jest bardzo przykre. Ale pamiętajmy o naszym bracie w modlitwie. Przychodzi trudny czas i... Dobra. Nie wiem, czemu jest nas tak mało. Mam nadzieję, że nie ze względu, że ja mam kazanie. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, jesteśmy tu wszyscy po to, żeby oddać Tobie chwałę i cześć, żeby Cię uwielbić. Chcemy też, Panie, uczyć się razem, być lepsi dla Ciebie i dla tego świata. Dlatego prosimy Cię, żebyś nas prowadził w tym poprzez Twoje Słowo. Proszę Cię, Panie, o spokój i o to, żeby umiał wszystko przedstawić tak, jak Ty byś chciał, żeby to było przedstawione. Bądź bardzo wywyższony i uwielbiony w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Izajasza, 51 rozdział. Od 4 do 16, ale może przeczytamy od 1. Słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, strona 796 w Biblii Gdańskiej. Słuchajcie mnie wy, którzy podążacie za sprawiedliwością, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której was wyciosano i na głębokość dołu, skąd was wykopano. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was porodziła. Gdyż jego jednego wezwałem, błogosławieństwem pobłogosławiłem i rozmnożyłem. Pan bowiem pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego ruiny i uczyni jego pustkowia jak Eden, a jego pustynię jak ogród Pana. Znajdzie się w nim radość i wesele, dziękczynienie i głos śpiewania. Słuchaj mnie, mój ludu, nastaw ucha, mój narodzie. Ode mnie bowiem wyjdzie prawo, a wystawię mój sąd jako światłość dla narodów. Bliska jest moja sprawiedliwość, wyszło moje zbawienie, a moje ramiona będą sądzić narody. Wyspy będą mnie oczekiwać i w moim ramieniu będą pokładać nadzieję. Podnieście ku niebu swoje oczy i spójrzcie na dół, na ziemię. Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak one. Ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest moje prawo. Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia. Mól bowiem pożre ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie z pokolenia na pokolenie. Zbudź się, przyobleć się w siłę ramię Pana. Zbudź się jak za dawnych dni i jak za pokoleń minionych. Czyż to nie Ty porąbało Egipt i zraniło smoka? Czyż to nie Ty wysuszyło morze, wody wielkiej głębi i zamieniło głębiny morskie w drogę, aby przeszli odkupieni? Powrócą więc odkupieni przez Pana i przyjdą do Syjonu ze śpiewaniem, a wieczna radość będzie nad ich głową. Dostąpią wesela i radości i ucieknie smutek i wzdychanie. Ja jestem waszym pocieszycielem.
Kim jesteś, że boisz się człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, który jest jak trawa? I zapomnisz o Panu, swoim Stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię, że lękasz się nieustannie każdego dnia z powodu wściekłości ciemiężcy, gdy zmierza do tego, aby zniszczyć. Ale gdzie jest ta wściekłość ciemiężcy? Jeniec spieszy się, aby zostać uwolniony, bo nie chce umrzeć w dole ani z braku chleba. Doprawdy ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który rozdziela morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów to moje imię. Ja włożyłem swoje słowa w Twoje usta i w cieniu swojej ręki Cię zakryłem, aby osądzić niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć Syjonowi, Ty jesteś moim ludem. Kiedy czytałem ten tekst, był on dla mnie wielkim błogosławieństwem. Mam nadzieję, że i wielką obietnicą, mam nadzieję, że będę mógł Wam to też tak przedstawić, nie jako napomnienie, ale jako zachętę i błogosławieństwo do naszych działań. Temat kazania: ufaj w silne ramię Pana. Czy i jak mogliśmy już poznać, że ramię Pana jest silne? No, jakbyśmy wzięli Stary Testament pod uwagę, to mamy takie rzeczy, przez które Pan okazał, że jest władcą i że jego ramię jest silne. Tak? Pierwsze, kiedy chciał ocalić Izrael, zsyłał plagi. Tak? Druga rzecz, ocalenie pierworodnych. Wszyscy pamiętamy, jak to było, że ci, którzy nasmarowali, posłuchali Boga, bo to jest ważne, i posmarowali odrzwia, tych dzieci pierworodne nie zginęły. A wszyscy ci, którzy nie zrobili tego nakazu Pana, wszystkie dzieci Egiptu poginęły pierworodne. Wyjście z Egiptu. Niesamowita sprawa, nawet ujęta w 10 przekazaniach. Morze, które się roztąpiło przed Izraelitami. Manna z chleba, która 40 lat ich karmiła. To są rzeczy, które są niesamowite. I spełnienie obietnicy wobec Izraela, czyli danie im ziemi obiecanej. To są rzeczy, które wydarzyły się, które Pan uczynił swoją mocną ręką i które mogą nas przekonywać ku temu, że to, co Pan zamierzył, to się na pewno wykona. W wersecie 4 i 5 Bóg też daje pewną obietnicę. Słuchaj mnie, mój ludu, nastaw ucha, mój narodzie, ode mnie bowiem wyjdzie prawo, a wystawię mój sąd jako światłość dla narodów. Bliska jest moja sprawiedliwość, wyszło moje zbawienie, a moje ramiona będą sądzić narody. Wyspy będą mnie oczekiwać i w moim ramieniu będą pokładać nadzieję. Dzisiaj wiemy, że ta obietnica też została spełniona. Wiemy, że została spełniona w Jezusie Chrystusie. Wiemy, że tym Zbawicielem i tym, który będzie sądził te narody, jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Wiemy, że w Nim wypełniły się proroctwa, które Bóg zapowiadał. I z tego, co mi udało się sprawdzić, jest około 300 proroctw, które Bóg przepowiedział i które Chrystus wypełnił jako jedna osoba. Ostatnio czytam taką książkę, ja nie wiem, czy już o tym wspominałem, bo to, dla mnie to jest niesamowite. Jakiś matematyk obliczył, że żeby jedna osoba mogła wypełnić tylko 8 tych proroctw, to tak jak są jedno złotówki wysypane po całej Europie na wysokość do kolan i ta jedna osoba z zamkniętymi oczami i zasłoniętymi oczami miałaby znaleźć te 8 w całej Europie. To jest, no nie jest 8, a Chrystus wypełnił ponad 300. Ta wiadomość była dla mnie niesamowita. Czyli mamy, Bóg udowodnił, że jest tym ramieniem, któremu powinieneś ufać. To, co On zapowiedział, On zrobił. Jak Pan pokazał, że Jego ramię jest silne w Nowym Testamencie? Zaczęło się, można powiedzieć, niewinnie. Woda została zamieniona w wino, tak? Uzdrowienia. Wymieniam tylko kilka takich głównych, które znamy. Ślepy odzyskał wzrok. Łazarz został wskrzeszony. Wow! Człowiek został wskrzeszony. Wyobrażacie sobie to? Bo my to nieraz tak czytamy. Ale wyobraźcie sobie, że człowiek na oczach ludzi zostaje wskrzeszony. To jest niesamowite. To nigdy się nikomu to nie udało wcześniej i nikomu później. Człowiek zostaje wskrzeszony. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pusty grób. Nasz Pan żyje. To jest niesamowite. To jest nasza nadzieja. To jest to, czego my oczekujemy naszego Pana. I On udowodnił, że jest tym mocnym ramieniem.
poprzez te wszystkie cuda. Nikt nigdy nie był w stanie czegoś takiego wykonać. A wszystko po to, żeby utwierdzić się, nie lękaj się. Ja, Pan, nad wszystkim panuję. Że Twoją siłą w dniu zakłady będzie to silne ramię Pana. Że kiedy przyjdzie koniec, Ty masz pewność, bo wiesz, komu zaufałeś. To jest to, w czym Ty pokładasz nadzieję. To jest ta pewność, że Bóg sprawi, że tak jak przez morze przeszedł Izrael, tak ocaleją w dniu zakłady Jego odkupieni. 10. werset. Czyż to nie Ty wysuszyło morze, wody wielkiej głębi i zmieniło głębiny morskie w drogę, aby przeszedł kto? Odkupieni. Kim my jesteśmy? Odkupieni. Dzięki komu jesteśmy odkupieni? Dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki krwi naszego Pana, niewinnie przelanej krwi. My jesteśmy tego winni, ale On, tak jak dzisiaj mówiłaś, tak nas umiłował, tak nas kochał, że przelał za nas swoją krew. Nie musiał tego robić. Ewangelia Jana 14:6. Mój ulubiony werset, który ostatnio często głoszę na ulicy. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest ta droga, którą Bóg poprowadził przez morze. Taką samą drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. To jest pewność, w której pokładamy nadzieję w Panu Jezusie. On wszystko wykonał. On jest tym silnym ramieniem Boga. A więc nie lękaj się i ufaj w silne ramię Boga. Ty, który zostałeś wykopany z głębokiego dołu. 1. werset. Słuchajcie mnie wy, którzy podążacie za sprawiedliwością, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której was wyciosano i na głębokość dołu, skąd was wykopano. My się w tym wszystkim, do momentu, kiedy nie usłyszeliśmy o Jezusie Chrystusie i nie zaufaliśmy Mu, my w tym dole byliśmy. Powiem troszkę o tym później. W przeciwieństwie do ludzi, my nie pokładamy złudnej ufności w sobie. Świat naprawdę myśli, że ma na coś wpływ jako ludzie. I pokazał świat, na co go stać. My wszyscy pokazaliśmy, na co nas stać, bo my byliśmy tym światem jeszcze do niedawna. Wiecie co, sprawdzałem ostatnio i powiem wam, że się strwożyłem, bo my widzimy takie, wczoraj siedziałem, czekałem na żonę i tak wszyscy chodzą uśmiechnięci i tak nie widać tego, co się dzieje wokół nas. I trochę statystyki sprawdziłem. Nie wiem, czy ktoś to z was badał. Wyobraźcie sobie, że w Polsce dziennie jest około 2200 przestępstw. Dziennie. W 2023 roku było 792 tysiące przestępstw. Jest jedno morderstwo codziennie. Codziennie jest ktoś zamordowany. Nie mówię o osobach, które giną, tylko o osobach, które są mordowane. Około 360 morderstw rocznie, tak? Na świecie 458 tysięcy w 2021 roku jest. To są rzeczy, to jest o 1200 przestępstw dziennie. I my mówimy tylko o rzeczach, które są zgłoszone. Śmiem twierdzić, przynajmniej 10-krotnie więcej rzeczy, które nie są zgłoszone. Gwałty, ile drobnych, niezgłoszonych kradzieży, ile prześladowań, na przykład w szkołach młodzieży i innych, moglibyśmy tu wymieniać. Taki jest nasz świat. Taki jest świat, którego my nie widzimy. Czasami w wiadomościach dowiadujemy jakąś małą wzmiankę szybką, że gdzieś się coś wydarzyło. Tak? Ale ten świat jest i wszystko się sprawdza. Świat podąża w swoim kierunku, w złym kierunku. Bóg dał nam prawo, które miało być dla naszego dobra, a uznaliśmy oczywiście, że wiemy lepiej. Jesteśmy mądrzejsi od naszego Stworzyciela. Obróciliśmy ten piękny świat, który Bóg dał nam, w pogorzelisko grzechu, wstydu i hańby. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy mądrzy, tacy jesteśmy wspaniali, tacy jesteśmy elokwentni, że to zrobiliśmy z Bożego stworzenia. Ale my ten wspaniałe, piękne Boże stworzenie, które dostaliśmy w posiadanie, miało być dla nas zachęcające. Mieliśmy, z tego już wspominałem tu kiedyś,
to, że my że Bóg dał nam to, co stworzył, że możemy to smakować, czuć, podziwiać, widzieć, dotykać. Wszystkie przeżycia, miłości, fascynacje różnymi rzeczami, hobby, talenty różne, które mamy. To jest coś pięknego, co Bóg nam dał w posiadanie, nie? I dał nam, żebyśmy z tego korzystali. Ale my ten piękny dar od Boga zbezcześciliśmy grzechem, nierządem, pychą, chciwością. Wszyscy ludzie, jak tak spojrzę, ja na pewno byłem podobny do nich. Coraz więcej, zawsze mi mało, 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 więcej, ja chcę więcej, ja chcę więcej. Karol dzisiaj mówił, tak? Ja chcę mieć lepsze ubranie, lepsze buty, lepszy samochód, lepszy dom, więcej, więcej. Kiedy dość? Kiedy chcesz lepszy dom, masz. Mówisz dość? Nie mówisz. Chcesz znowu jeszcze lepszy dom. Masz dobry samochód, wymarzony samochód, który sobie zamarzyłeś? Masz. Za rok on już nie jest wymarzony, już chcesz mieć lepszy samochód, tak? Więcej i więcej i chełpliwie i łapczywie, więcej i więcej. Dzisiaj dziękujemy Bogu, że rozumiemy, że miał rację. Co prawda nie chcieliśmy słuchać i że odkupił nas z naszych win i okazał nam swoje miłosierdzie. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni, bo otworzył Bóg nasze oczy i my rozumiemy, jacy byliśmy. A zagłada, która idzie, jest pewna. Celowo przytoczyłem na początku rzeczy, które Bóg wykonał, bo tak samo jak jesteśmy pewni zbawienia, które Bóg nam mówi, tak samo jesteśmy pewni, że zagłada idzie. Bóg nie powiedział, że nas wybawi, a świat będzie się toczył swoim torem. Nie, On powiedział, On ukaże. Galacjan 6:7 przeczytam. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to i rządź będzie. Zagłada będzie pewna. Szósty i ósmy werset. Podnieście ku niebu swoje oczy i spójrzcie na dół na ziemię. Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak one, ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie. Zginie i nie ma możliwości, żeby się tak nie stało. Nie ma takiej możliwości, bo to obiecał Bóg. To nie są słowa ludzkie, to jest Słowo Boże. I ósmy werset. Mól bowiem pożre ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeszcze dzisiaj nie zaufałeś Chrystusowi, pamiętaj, sąd Boży jest pewny. Otwórzmy Joela, drugi rozdział. Ja jestem mądrzejszy, bo już mam przygotowane. 9:7-4. Pan wyda swój głos przed swoim wojskiem, gdyż jego obóz jest ogromny, gdyż mocny jest ten, który wykonuje jego słowo. Wielki jest bowiem dzień Pana i bardzo straszliwy. Któż go zniesie? Przychodzi mi na myśl, ten werset nie odnotowałem sobie, teraz on mi przyszedł, kiedy jest napisane, że ludzie będą się chowali i mówili, kamienie upadnijcie na mnie, bo tak straszliwy to będzie dzień. I to jest, i zamiast prosić Boga, oni to będą widzieć, oni będą świadkami tego. I zamiast prosić Boga o łaskę, oni się będą chcieli schować przed tym. Niesamowite. Masz jeszcze szansę na zbawienie. Zbawienie jest dla Ciebie przygotowane za darmo i z łaski. Bóg nas czeka. Jeżeli jesteś jeszcze osobą, poszukaj Go. Dlatego w 12 i 13 wersecie czytamy. Dlatego jeszcze i teraz, mówi Pan, wróćcie do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i w lamencie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, Waszego Boga. On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, i hojny w miłosierdzie i żałuje nieszczęścia. Musisz to przemyśleć. Druga rzecz, o której... Będą trzy rzeczy. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Nie lękaj się i miej odwagę nieść ludziom nadzieję. Lubimy oglądać, pewnie każdy z nas lubi oglądać jakieś filmy i przeważnie, jak są jacyś bohaterowie, nie, to tak wspominamy ich, cenimy ich,
cenimy to może za duże słowo, ale na pewno robią na nas wrażenie ich bohaterstwo, tak? Jeżeli w zależności jeszcze jakie to jest bohaterstwo, czy takie bardziej ryzykowne, czy takie mniej ryzykowne, no ale chyba wszyscy się zgodzimy, że lubimy bohaterów, raczej się na nich skupiamy, tak? No ale są jeszcze, jest jeszcze druga strona. Jest jeszcze strona, są dezerterzy jeszcze. Są ludzie, którzy niestety z różnych powodów dezerterują. Troszkę chciałbym o tym powiedzieć. Ale zanim do tego wrócę, chciałbym powiedzieć, że ludzie znaleźli sobie winnego ich nieudacznictwa Pana Boga. Ludzie, wszystko co się dzieje na świecie, zauważcie, że oni nie szukają winy w sobie, tylko Bóg jest winny. Nie ja to robię, ale dlaczego Bóg na to pozwala? Przecież to nie jest, że kto doprowadził ten świat do takiego stanu, w jakim jesteśmy. No kto do tego doprowadzi? Ale to nie, to ja nie jestem winny. Bóg jest temu winny, bo Bóg na to pozwala. Bóg na to pozwala, żebyś mógł jeszcze się nawrócić. Dlatego na to pozwala, ale On z tym skończy. Odwracają kota ogonem. Tak jest łatwiej. Bóg jest winny, nie ja. Ja mam czyste ręce. Dlatego ta walka jest taka trudna i wymaga bohaterstwa, bo diabeł przekonał ludzi o ich niewinności i znalazł winnego w postaci Boga. I jak przemówić do niewinnego, że jest winny? Jak mu wytłumaczyć, że on źle rozumie? To jest ciężkie, ale nie niemożliwe. O co toczy się walka? 7 i 8 werset z naszego tekstu z Izajasza 51. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest moje prawo. Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia. 8 werset. Mól bowiem pożre ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę, ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie z pokolenia na pokolenie. Walka toczy się o życie tych ludzi. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takim filmie i każdy z nas ma jakąś rolę. I od nas zależy, jak my tą rolę wypełnimy. Czy będziemy bohaterami w oczach Boga, czy będziemy dezerterami. Tak sobie myślę, że gdyby bracia, od których ja usłyszałem Ewangelię, nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, gdyby coś im wypadło, albo by po prostu mieli obiekcje, że nie umią dobrze przedstawić Ewangelii, albo trochę się krępują, co powiedzą ludzie, nie są uzdolnieni do tego, nie mają talentu. Mogłoby mnie i was to dzisiaj nie być, gdyby nie nasi bracia i siostry, którzy poszli i głosili nam Ewangelię. Dzięki nim dzisiaj tu jesteśmy i dzięki nim mamy zbawienie, wieczne zbawienie. Łukasza 10 rozdział, 3 werset. Ja to odnoszę jako obowiązek dla nas. Idźcie, oto posyłam was jak baranki między wilki. Tam jest napisane idźcie. Idźcie z wykrzyknikiem. Tam nie jest pomyśl, czy masz pójść głosić Ewangelię. Tam nie jest napisane zastanów się albo w dogodnej chwili, tylko jest napisane idźcie z wykrzyknikiem. Oczywiście to może znaczyć wiele, tak? Nie musisz od razu iść na środek miasta i głosić Ewangelię. Nie o tym mówię, ale masz w swoim otoczeniu na pewno kogoś, sąsiada, sąsiadkę w pracy. Walka toczy się o życie tego człowieka. My jesteśmy w takim filmie i to od nas zależy, czy my zaniesiemy im Ewangelię, czy nie. Czy on będzie uratowany, czy nie. Zobaczcie, jaka nasza dzisiaj jest wdzięczność, że ktoś nam głosił. Zobaczcie, jacy my dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że ktoś nam powiedział, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa takiego prawdziwego, jak z Biblii, a nie takiego, który w ogóle nie jest, którego inni głoszą. 12 werset. Zbudź się, przyobleć się w silne... Wracamy do naszego wiersza, Izajasza 51. 12 werset. Ja jestem waszym pocieszycielem. Kim jesteś, że boisz się człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, który jest jak trawa? Zbudź się i przyobleć się w siłę, w silne ramię Pana. Bądź bohaterem, nie dezerterem.
Nie bój się, Bóg cię tu zachęca. To słowo, ten cały rozdział dla mnie jest zachętą do tego, żebyśmy nie rezygnowali, żebyśmy szli i pamiętali, o co toczymy walkę. Nie bój się, ludzie zawsze podważali wszystko, ale co tak naprawdę mają? Tacy po prostu są. Ty powiesz komuś, że trawa jest zielona i nawet co, odnotowałem sobie tylko 4 kolory pochodne, a jest samej trawy jest tyle, że ty mówisz, że jest zielona, a ktoś ci powie nie, malachitowa. Mówi, że jest zielona, on ci powie nie, limonkowa, nie, seledynowa. Ty widzisz zielono, nie, on widzi szmarek. Ile ludzi, tyle będzie opinii. No ale co to zmienia, czy to nie jest trawa? No to jest trawa, tak? Ludzie lubią po prostu widzieć po swojemu pewne rzeczy, ale to, że ja coś widzę po swojemu, to nie znaczy, że tak jest. To nie znaczy, że to jest prawda. Niektórych nigdy nie zadowolisz. Bóg dał wolną wolę, źle dzieje się, dlatego Bóg nie interweniuje. No, dał ci wolną wolę, doprowadziłeś do tego, jak jest. Nie dałby wolnej woli, by interweniował, byłoby... No tak, ale gdyby nas nie pilnował, gdyby nas nie prowadził, mówię o ludziach, byśmy powiedzieli, gdybyśmy mieli wolną wolę, na pewno byśmy postąpili inaczej. My zawsze na przekór, zawsze na drugą stronę, zawsze odwracamy kota ogonem. Zawsze narzekają i podważają. Koło mnie jest taki park i są takie piękne drzewa, jelejki i niedawno dowiedziałem, 2 razy wrócę do tego parku, niedawno się dowiedziałem, że tam był... Kiedy chodziłem, to tak patrzałem i sobie myślę, co to takie jakieś dziwne, takie te przestrzenie, nie? Takie asfalty dziwne wylane. I później była tablica, że to jest cmentarz. Gdybym powiedział komuś, takiemu właśnie, co lubi wszystko, to bym powiedział, gdzie? A za 100 lat, jak tam będą bloki, kto tam uwierzy, że tam jest cmentarz? No ale to nie znaczy, że to nie jest prawda, że tam był cmentarz. I można dojść do tej prawdy, tak? Zobacz, przeciwko komu toczymy walkę. Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Ale tak jak wracamy do tekstu, ale tak jak w wersecie 14 jest ktoś, kto tego potrzebuje. Jeniec spieszy się, by zostać uwolniony, bo nie chce umrzeć w dole, ani z braku chleba. Jest jeniec, który czeka na tą prawdę i on nie chce umrzeć. Kto mu zaniesie tą prawdę, jak nie my? Kto mu pokaże Biblię? My... Kto to zrobi, jeżeli my będziemy oczekiwać, że ktoś to zrobi, albo ktoś się lepiej od nas nadaje? Kto tego jeńca wybawi? A jest napisane, on śpieszy się, by zostać uwolniony, bo nie chce umrzeć. Do osób, które jeszcze nie zaufały Jezusowi, kim ty jesteś w tej walce? Wygranym czy przegranym? W tej, która się toczy. Czy ty tego chcesz, czy tego nie chcesz? Ta walka się toczy. Kim jesteś? Jesteś osobą wygraną czy przegraną? I komu tak naprawdę służysz? Bo na pewno nie sobie. Ludzie muszą zrozumieć jedno. To nie Bóg potrzebuje łaski, tylko człowiek potrzebuje łaski Boga. Wiecie, co nas wyróżnia od religii? To, że mówimy, szukaj prawdy, a nie u nas jest prawda. Czy ktoś z nas lubi być okłamywany? No nikt nie lubi, no chyba normalnie. No może znajdzie się osoba, która na przekór powie, że lubi, nie wiem. Może w niektórych, pewnie są takie rzeczy, że może lubimy być okłamywani, nie do końca chcemy znać prawdę, w zależności co to jest. Ale generalnie, co do ważnych rzeczy, nikt z nas nie lubi być okłamywany. Chyba się zgodzimy z tym, tak? I wszyscy też chyba doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest jedna prawda. Nie ma wielu prawd, tak? Jeżeli jedni twierdzą to, jedni twierdzą to, jedni twierdzą to, gdzieś prawda leży. No pochyl się i poszukaj. Ja ci nie każę słuchać Mariny, no, może inaczej, ja ci każę słuchać ludzi, ale ty musisz sam tą prawdę odnaleźć. Nikt za ciebie tego nie zrobi.
Nikt, jeśli ty nie poświęcisz swojego cennego czasu na odnalezienie prawdy, to ty nie znajdziesz. Ale jedno jest pewne, gdzie tej prawdy szukać? Jest tylko jedna rzecz, która jest niezmieniona od tysięcy lat. Słowo Boże. Bo ja ci mogę mówić, inna religia może ci coś mówić, ale gdzie ty masz to zweryfikować? Tylko tu, obojętnie w której Biblii. Każda Biblia jest dobra. Są lepsze lub gorsze tłumaczenia, ale każda Biblia jest dobra. Szukaj tu prawdy, bo tylko Bóg ma rację. Tylko, i to jest, wrócę do tego cmentarza, to jest tak jak z tym cmentarzem. Ja chodziłem sobie, myślę, te alejki takie dziwne, myślałem sobie, to chyba jakiś pałac stał, bo takie sektory, nie? I nagle postawili pomnik i ja czytam 1850 rok, cmentarz. Aha! I wszystko miało sens. Teraz to faktycznie wygląda na cmentarz. Wcześniej to nie wyglądało za cmentarzem, ja tego nie wiedziałem, co tam jest. Ale teraz ja wiem, znam prawdę, wszystko mi się zazębiło i ja rozumiem. Tak trzeba szukać prawdy. Trzeba szukać prawdy u Boga. I to, co zawsze mówię, Bóg nie jest religią. Bóg jest relacją z Jezusem Chrystusem. Twoja relacja z Bogiem jest podstawą tego. Nie ty nie musisz należeć do żadnej religii, do nikogo. Ty masz należeć do Boga i z Nim sobie zbudować relację. To jest podstawa wszystkiego. Nie bój się. Ufaj silnemu ramieniu Pana. Biblia mówi, że jeśli będziesz szukał Boga, On się da odnaleźć. Jeżeli czegokolwiek nie rozumiesz, a twoje serce jest szczere, żeby poszukać Boga, proś Boga normalnie, prostymi słowami. Panie Boże, ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Ja chcę Cię poznać, mam szczerą chęć. Jeśli Ty jesteś, pokaż mi. Ja się tak modliłem i dzięki temu Bóg postawił przede mną. Od lat handlowałem, niektórzy z Was znają moje świadectwo, niektórzy nie, od lat handlowałem na jarmarku, nigdy takiego wydarzenia nie było, a kiedy się modliłem i naprawdę ja chciałem poznać Boga, bo ja miałem do czynienia z różnymi religiami, Bóg postawił przede mną braci i siostry i ja zacząłem czytać i sobie myślę, no teraz się wszystko zgadza. Wcześniej przedstawiali mi, tu mi nie pasowało, teraz to ma wszystko sens, tak. Zacząłem sprawdzać też inne rzeczy, to co inni porównywać, to co inni mi głosili, to nie miało sensu teraz. Wszystko zaczęło mieć sens, tak? Proś Boga, żeby ci otworzył serce i żeby ci pokazał. Nie bój się, ufaj silnemu ramieniu Pana. Toczy walkę o każdego człowieka. Nie bądź dezerterem z byle powodu. Nie wyszukuj byle wymówek. Co by było, gdyby Jezus tak postąpił? Nie byłoby cię dzisiaj tutaj. Potrafimy poświęcić tyle czasu z powodu jakichś różnych rzeczy, hobby, gry, naukę, czegokolwiek. To nie są złe rzeczy. Ja nie mówię, że to są złe rzeczy. Ale znajdź chwilę czasu, żeby powiedzieć komuś Ewangelię. Olek się nawrócił. Od razu mi przychodzi nawet, przecież wszyscy byliśmy. To jest niesamowite. To jest, jak człowiek się nawraca, to jest taka radość z Boże, że to dla tej radości warto przełamywać swoje bariery, żeby głosić Ewangelię. Dla tej radości, kiedy druga osoba zostaje zbawiona na Twoich, kiedy Pan zbawia tą osobę na Twoich oczach. To jest niesamowite. Na wszystko Ewangelia Marka 16:15. Szesnasty rozdział, 15 werset. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja to też czytam jako nakaz od naszego Pana. Idźcie i głoście na cały świat Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słowa Pana są pewne. On to udowodnił czynami swoimi, i nie ma możliwości, żeby on się wycofał ze swoich słów, bo ludzie chcą zrobić z Boga kłamcę. Dlatego ludzie tak walczą. Ja często mówię prosto z mostu. Jeżeli ty twierdzisz co innego niż Jezus, to ty chcesz zrobić z Jezusa kłamcę. Taki jest twój cel, żeby się nie wydarzyło to, co ty chcesz, żeby się nie wydarzyło. Często nie chcemy być też bezpośredni, kiedy rozmawiamy z ludźmi, stawiamy się
tą prawdę w takim łagodniejszym świetle pokazać, przynajmniej na początku, żeby nie zniechęcić, ale może trzeba po prostu walić prosto z mostu. Człowieku, jesteś żywym, chodzącym trupem. Nie zaufasz? Jesteś żywym, chodzącym trupem. Może nauczmy się tak też czasami głosić, mówić, bo my mówimy prawdę, nie mówimy nieprawdę. Jeżeli nie zrozumiesz tego, jeżeli ty nie poświęcisz swojego czasu, żeby poznać Boga, jesteś chodzącym żywym trupem. To jest tylko kwestia czasu. Jeśli nie zaufasz Panu Jezusowi, Zbawicielowi, który, żeby cię wybawić, oddał swoje życie. Już samo to, że Bóg oddał za ciebie swoje życie, to powinno być przynajmniej zachętą do tego, żeby zbadać. Ktoś za mnie oddaje życie. O co kaman? A nagrodą naszą i tych ludzi jest objawienie, 21 rozdział. I tu nawiążę trochę za chwilę do tego, co ci mówiłem, Darku. Pierwszy rozdział. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek baranka Boga. Jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadającemu na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Żeby to się mogło stać, to pierwsze rzeczy muszą przeminąć. Tak jak Bóg obiecał. Ja sobie wyobrażam w mojej małej wyobraźni, że Bóg... Byliśmy teraz na koncercie, byliśmy zaproszeni przez Natalię. Natalia grała w Operze Leśnej. I tak sobie wyobrażam, że Jezus Chrystus będzie takim naszym dyrygentem. Także wszyscy będziemy tak pięknie grali. I nie po to, żeby nas zniewolić, tylko że nas tak dostroi, że wszyscy będziemy już wtedy, Biblia mówi tak, że wtedy będziemy poznanie. Bo bez dyrygenta pokazaliśmy, na co stać. Jeżeli ludzie nie są w stanie, nie po to, żeby nas, ale żeby dla naszego dobra, żebyśmy w pełni mogli korzystać z tego, co Bóg nam daje, te niewyobrażalne dary. My nawet teraz przez to, jacy jesteśmy, nie jesteśmy w stanie korzystać z dobra ziemi, jaka jest, poniekąd korzystamy. Ale Bóg chce nam to wszystko ofiarować i dać. I On nam to obiecał. I jeszcze za to, co obiecał, oddał swoje życie. Niesamowite. My dzięki Bogu zrozumieliśmy, jak piękne jest Boże stworzenie i jak piękne są Jego obietnice. Wszystko dzięki Bogu zrozumieliśmy. Zrozumieliśmy, o co toczy się ta walka. Jezus poświęcił wszystko. Czy my choć trochę postępujemy tak samo? Pytanie, z którym chciałbym nas zostawić, czy jesteśmy w stanie, co jesteśmy w stanie poświęcić, a co powinniśmy poświęcić, żeby iść do drugiego człowieka z Ewangelią. Żeby ratować innych ludzi przed piekłem. Tak sobie myślałem, kiedy rozważałem na tym, że tu w minionych czasach na pewno było wielu cichych bohaterów, o których Biblia nie wspomina. Ale to byli bohaterowie. Oni nieśli komuś Ewangelię. Przez 2000 lat takich bohaterów jest mnóstwo. Jak gwiazd na niebie. To są bohaterowie, o których Biblia nie wspomina. To są piękni bohaterowie, o których warto pamiętać, że są tacy ludzie, którzy na przekór wszystkiemu i nie tak jak my dzisiaj. Co nam dzisiaj grozi? Złe słowo, złe spojrzenie, obgadywanie? Co tak naprawdę tracisz, a co możesz osiągnąć? Możesz uratować człowieka, przyprowadzić go do Chrystusa wbrew wszystkim i wszystkiemu. Pamiętaj, Bóg widzi i nagradza sprawiedliwych. Tacy cichy bohaterowie są cisi wśród nas, ale nie przed Bogiem. Bóg zna każdego z nas, każdego. To jest bohaterstwo warte każdej ceny. Nie tak jak te filmy.
My nie musimy podziwiać tych bohaterów. My możemy być takimi bohaterami. To jest różnica. Naprawdę. My możemy być takimi bohaterami w oczach Boga i dla Boga, i dla tego człowieka, do którego idziemy. Nie musimy podziwiać. My możemy być takimi bohaterami we własnych oczach i w oczach Boga. Nie poddawaj się i stawiaj sobie cele. Nie zniechęcaj się. Ufaj temu, który cię prowadzi. Ufaj w silne ramię Pana. On cię wspomoże we wszystkim. Nie bój się, nie lękaj się. On cię wspomoże we wszystkim. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ufaj w mocne ramię Pana. Jesteś chory? Ufaj w mocne ramię Pana. Jesteś w trwodze życia? Ufaj. Pan cię z tego wybawi. Jesteś w problemach? Ufaj w mocne ramię Pana. Kusi cię grzech? Ufaj w mocne ramię Pana. Jesteś zasmucony? Ufaj w mocne ramię Pana. Tylko On ma moc wybawić cię z twoich wszystkich problemów i ci pomóc w każdych twoich problemach. Ufaj w mocne ramię Pana. I na zakończenie Psalm 46. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Jak tylko spojrzymy na to, czego Bóg już dokonał, to ten werset ma sens i możemy mieć zaufanie, że tylko w Bogu możemy mieć ufność. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza, choćby huczały i buczały się jego wody, zatrzęsły się góry od jego nawałnicy, Sela. Jest rzeka, której strumienie rozweselą miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku niego, nie będzie zachwiane. Bóg je wspomoże zaraz o świcie. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. On wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą, Sela. Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. On kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi, kruszy łuki i łamie włócznie, a rydwany pali ogniem. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Dziękuję Bogu za to, za Jego wszystkie obietnice. Ufaj w silne ramię Pana. Wstańmy do modlitwy.